Była pierwsza dama Michelle Obama wyraziła na Twitterze swoje poparcie dla Grety Thunberg po tym, jak prezydent Donald Trump stwierdził, że 16-letnia działaczka klimatyczna powinna wyluzować. Nie pozwól nikomu przyciemnić twojego światła. Podobnie jak dziewczyny, które poznałam w Wietnamie i na całym świecie, masz nam wszystkim wiele do zaoferowania. Napisała Michelle Obama na Twitterze w piątek. Zignoruj tych, którzy w ciebie wątpią i wiedz, że kibicują ci miliony ludzi. Dodała pierwsza dama USA. Bez wątpienia wpis Michelle Obamy był odpowiedzią na ostatnie obraźliwe wpisy Donalda Trumpa w kierunku aktywistki. W czwartek 12 grudnia Greta Thunberg została ogłoszona Człowiekiem Roku magazynu Time. Uczyniło to jednocześnie Szwedkę najmłodszą laureatką tego wyróżnienia w historii. Prezydent USA Donald Trump najwyraźniej nie był zadowolony z tego wyboru. To śmieszne, skomentował wyróżnienie Thunberg na Twitterze. Greta musi pracować nad jej problemem z zarządzaniem gniewem, a później pójść do starego, dobrego kina z przyjacielem. Wyluzuj, Greta, wyluzuj, dodał amerykański polityk. Ekologia to obecnie temat numer jeden na świecie i w dość znacznym stopniu przyczynia się do tego Greta Thunberg. I nie ma wątpliwości, że to właśnie 16-latka jest na tę chwilę najbardziej wpływową nastolatką na świecie. I choć cel Thunberg można uznać za godny uznania, to nie da się ukryć, że misję Szwedki krytykuje coraz większa ilość osób. Aby dowiedzieć się więcej, obejrzyj ten film, a także zostaw po sobie ślad w postaci opinii w komentarzu. Do usłyszenia!